Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na konferencji, kolejnej już dzisiaj konferencji prasowej. Ta będzie poświęcona osobom wykluczonym ze względu na niepełnosprawność lub ze względów na dochody. Najpierw standardowo i tradycyjnie poproszę Pawła Kukiza o zabranie głosu wstępnego. Później pani Agnieszka Ścigaj i... Dobrze. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja z kolei zacznę niestandardowo. Może proszę nie poczytywać i nie odczytywać tego mojego komunikatu jako jakiś taki wyraz autoreklamy i tak dalej, ale jestem kawalerem Orderu Uśmiechu i medalu świętego brata Alberta właśnie w zakresie współpracy ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Nie mówię tego po to, by sobie splendorów dodawać, tylko po prostu z tego powodu, żeby powiedzieć, że nie jest to temat poruszony tylko i wyłącznie ze względu na kampanię wyborczą. Ja mam sam dziecko najmłodsze niepełnosprawne, jest po dwóch przeszczepach, czekamy na trzeci. Szwagierkę na wózku po paraliżu poporodowym. Znam doskonale te środowiska, mam częsty kontakt z rodzinami osób niepełnosprawnych. Często spotykam się tam z biedą, poniżeniem, wykluczeniem. Jest dla mnie rzeczą skandaliczną, że w sytuacji, kiedy matka z dzieckiem, samotna często matka wychowująca niepełnosprawne dziecko wymagające 24 godzin opieki na dobę, pozbawiona jest, jakby musi z tym dzieckiem przeżyć w ciągu roku za kwotę niższą niż jest przeznaczana do zabiegu in vitro przez państwo. Ja przeczytam Państwu jeden list, który dostałem. Jeden z listów. Panie Pawle, w Panu jedyna nadzieja. Mieszkam w małej wiosce w Świętokrzyskim. Mam 47 lat, jestem matką niepełnosprawnego dziecka. Mój syn cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, a mój mąż 3 lata temu zginął w wypadku na budowie. W związku z tym, że pracował na czarno, nie dostałam żadnego odszkodowania i zostałam bez środków do życia. Mój syn Krzyś potrafi powiedzieć tylko kilka słów. Nie wstaje z łóżka i wymaga całodobowej opieki. Muszę codziennie go pielęgnować, by nie doszło do odleżeń. Utrzymujemy się z renty socjalnej 739 zł oraz zasiłku pielęgnacyjnego 150 zł. Dalej nie chcę czytać, bo zresztą nawet chyba nie ma większego sensu. To jest, troszeczkę nawiązuje do tego, co powiedziałem o jednoczesnych dopłatach do zabiegu in vitro w sytuacji, kiedy dzieci już żyjące są, praktycznie żyją na skraju nędzy. To wystarcza nam jedynie na leki i środki opatrunkowe. Gdyby nie pomoc rodziny, umarlibyśmy z głodu. Jestem przerażona i nie wiem już, gdzie szukać. Ja nie wiem, jak to się robi. To jest, proszę cię. Nie wiem, gdzie szukać pomocy, ponieważ jak braknie moich rodziców, to nasze życie się skończy. W sąsiedniej miejscowości jest schronisko dla zwierząt. Nie mam nic do zwierząt, gdzie na jednego psiaka przeznaczane jest 1400 zł. Panie Pawle, ja się pytam, w jakim my żyjemy kraju i komu zależy na wyeliminowaniu ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwa, bo te przepisy to dla nas zwykła zagłada. Panie Pawle, prosimy o pomoc. 1400 zł na psa. Na matkę z dzieckiem kwota niższa. Ja też zawodowo zajmuję się już 20 lat pomocą społeczną. Pracowałam w pomocy społecznej w tym całym systemie, który ma pomagać ludziom. I powiem o takich punktach tego, co jest złe w tym systemie, bo ono jest systemem biurokratycznym, no na wskroś tak naprawdę, ale może oddam głos Adrianowi, który do nas tu przyjechał, jest z nami. I Adrian jako osoba niepełnosprawna też przeszedł przez ten system. Zanim tak podsumuję punktowo i powiem, jaka jest nasza propozycja, to może Adrian parę słów powie o tym, jak się korzysta z systemu pomocy społecznej. Ja jestem jeden z wielu takich przypadków, nie najgorszy, bo mam rączki zdrowe,
i mogę pracować, co oczywiście na początku nie dawano mi żadnych szans. Po upadku z wysokości straciłem władzę w nogach, byłem obleżnie chory, oczywiście nie należała mi się żadna renta z powodu tego, że nie pracowałem legalnie, no bo nie było pracy w Polsce, pracowałem przeważnie poza granicami, więc zostałem na losie rodziny i opieki społecznej. Z opieki społecznej niestety mogli mi tylko podarować 444 zł plus 153 zł zasiłku, co mi nawet to na czynsz nie starczało. Już nie mówię o jedzeniu i o opatrunkach i lekach, które wtedy spożywałem w wielkich ilościach. Były wywiady tylko z ośrodka pomocy społecznej. Wiele zaświadczeń trzeba było oczywiście złożyć, żeby dostać te 444 zł i te 153. Trzeba było jeździć. No mnóstwo papierkowej roboty, żeby to otrzymać. No i urzędnicy rozkładali ręce, że więcej się nie da. Co widzieliśmy, że inni, tak zwani wykluczeni, dostawali dużo więcej, co nie zasługiwali i nawet urzędnicy im nie chcieli dawać, bo sami mówili wprost, panie Adrianie, ten dostaje tyle, jeszcze dostaje przydział na węgiel, przydział. Nawet ten węgiel nie dojedzie do niego, do domu, tylko już jest sprzedany, a nie chce się poprawić jak nic. Żadnej pracy, nic. Jedyna tylko dla mnie była pomoc, że możliwość skierowania, oczywiście dla mnie żadnego rozwoju. Dopiero spółdzielnia socjalna, ta opoka, pokazała mi, jak można. Zacząłem wychodzić z domu, zabierano mi. Nie było żadnych problemów, że trzeba mnie znieść z trzeciego piętra, wnieść, zawieźć do pracy, odwieźć z pracy, nauczyć mnie, pokazać. Dzięki temu zacząłem chodzić do szkoły, zdobyłem wykształcenie średnie, miałem wykształcenie podstawowe. Kupiłem sobie samochód, żeby dojeżdżać do szkoły musiałem mieć samochód stary. Też mi we wszystkim pomagano. I teraz powiem szczerze, zacząłem pracować tak jak normalny człowiek, od obierania ziemniaków, a obecnie po 2 latach jestem już zastępcą menadżera kuchni całej dużej cateringowej. Jest dla mnie to wielka duma, bo to nie było tak, że znajomość i od razu zostałem jakimś tam menadżerem. Naprawdę, od obieraka, od krojenia, od pracy w magazynie, poznawania całej pracy, tak to powinno być, się awansuje i taką możliwość mi dali rozwoju i pomagają mi w tym. No właśnie, Adrian powiedział o takim miejscu, których jest tu kilka w Polsce i żeby takie miejsce w Polsce stworzyć dobrego pomagania skutecznego rodzinie w kryzysie czy osobom w kryzysie, trzeba się przedrzeć przez ogromy biurokracji i masę przeszkód. Także to, że tak można, to jest, Adrian jest dowodem, ale chcę powiedzieć, że to wielu rodzin w Polsce nie tyczy. Problemy pomocy społecznej, bo o niej mówimy, to przede wszystkim problem biurokratyczny, o którym tutaj koledzy mówili. Biurokracja przede wszystkim, która pochłania większą część pieniędzy, jaką na tą pomoc tym ludziom możemy przeznaczać. Rodzina traktowana, rozczłonkowana, traktowana tak, że jedna instytucja jest od jednej pomocy, druga od drugiej, kuratorzy, pracownicy socjalni na wszystkich poziomach, gminnym, na poziomie powiatowym, wojewódzkim. Właściwie taka rodzina, żeby dostać jakąkolwiek pomoc, musi sobie spacerować i chodzić po różnych urzędach i wyciągać mnóstwo zaświadczeń. Czasem 6 zaświadczeń trzeba wyciągnąć po to, żeby otrzymać zasiłek 10 zł, na przykład energetyczny. Tak to jest, wygląda, tak mniej więcej to funkcjonuje. Ta masa, tak jak tutaj Adrian powiedział, zniechęca nawet rodziny po to, żeby one chciały jakąkolwiek pomoc uzyskać i ta pomoc jest po prostu bezskuteczna. Często ta pomoc jest rozdawana osobom, które mają czas i ochotę spacerować po tego typu urzędach i wcale im się pracować nie chce i wcale tej pomocy na pewno nie potrzebują. Więc bardzo często przez to jest marnotrawiona, no bo tylko oni mogą sobie chodzić, zbierać zaświadczenie i 10 lat nie pracować. To idzie tak, że ta pomoc nie trafia do rodzin, które powinny, tylko do takich osób, które na to mają czas, więc tak nieskutecznie wygląda to. Jeżeli mówimy o sytuacji osób niepełnosprawnych, no to przede wszystkim, wysoka państwo, jeżeli 880 zł wynosi najniższa renta w Polsce, a z tego jeszcze zabiera się 18% podatku, 9% z powrotem wraca do ZUS-u, to gdzie tu sąd logika? Jeżeli najpierw wypłacamy coś z budżetu państwa, a potem jeszcze częściowo zabieramy i opodatkowujemy to i pozwalamy ludziom za 700 zł miesięcznie próbować żyć, tak jak Adrian powiedział, jest to wręcz praktycznie niemożliwe. Mówimy o sytuacji osób niepełnosprawnych. Podstawowy bałagan w tej sytuacji jest taki, że
tak naprawdę w Polsce nie ma definicji osoby niepełnosprawnej. Cztery urzędy, które nadają taki statut według własnego uznania, według każdego z tych urzędów, ZUS, KRUS, służby mundurowe podlegają innym decyzjom i powiatowe centra pomocy rodzinie. Wygląda na to, że w Polsce nikt nie wie, ile jest naprawdę osób niepełnosprawnych, bo te rejestry się powielają. Pokazuje to taki bałagan, w którym właśnie osoba niepełnosprawna może trafić do nieuczciwego pracodawcy, może trafić do różnych instytucji, które pseudo jej pomagają. Z jednej strony dostanie to, z drugiej dostanie tamto i tak naprawdę znowu ta pomoc może nie trafić do tej osoby i taka w takiej wysokości, jak powinna trafić. To są te podstawowe bolączki. Właściwie system jest cały zepsuty i nieefektywnie wydaje pieniądze. My mamy pomysł na to, jak to uzdrowić. Przede wszystkim sprowadzając pomoc do rodziny. To jest jakby najważniejsza zmiana w takim systemie, który chcemy doprowadzić do tego, że rodzinie pomaga jedna instytucja, nie kilka różnych specjalistów, którzy biorą pieniądze za to, żeby pomóc osobie niepełnosprawnej, pomóc dziecku, czy jakimś tam innym sytuacjom kryzysowym, tylko jedna na poziomie gminy instytucja, która traktuje rodzinę jako całość. Razem z nią diagnozuje, pomaga się zdiagnozować, pomaga ustalić to, co jest jej potrzebne i zaplanować skuteczną i efektywną pomoc, tak żeby ta rodzina wyszła z kryzysu. Mówiąc w wielkim skrócie, nie może być tak, jest niedopuszczalną sytuacja taka, że matce często bardziej opłaca się oddać, jest zmuszona oddać dziecko do domów dziecka, do domów opieki, dlatego że po prostu te domy opieki dostają znacznie więcej pieniędzy na utrzymanie tego dziecka, niż dostałaby matka do ręki. Dokładnie takiej sytuacji. Dlatego jedna instytucja na poziomie gminnym, która pomoże zdiagnozować tej rodzinie i rzeczywiście dobrać domową pomoc, żeby ona wyszła z tej kryzysu, bo to jest jakby najważniejsze. Druga sprawa związana z właśnie odpodatkowaniem tych marnych rent, które zostają przyznawane, w taki sposób, żeby jeszcze nie zabierać tych pieniędzy, którym tym ludziom się przyznaje. Z 880 zł, tak jak mówię, część, 18% idzie jeszcze na podatek, więc z tego samego budżetu. Więc to jest nasz drugi postulat, który chcemy wprowadzić zmianą właśnie z całego systemu pomocy społecznej. No i przede wszystkim usystematyzowanie definicji osoby niepełnosprawnej, uporządkowanie tych spraw związane z tym, żeby nieuczciwi pracodawcy, o których tutaj mówił Adrian, nie traktowali osoby niepełnosprawnej jako potencjalne źródło dochodu, bo tak bardzo często się dzieje, tylko jeżeli naprawdę chcą skutecznie pomagać jej, tworzyli miejsca, dobre miejsca pracy, w taki sposób przekierowanie właśnie środków, choćby nawet z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Proszę Państwa, czy w tej kwestii macie Państwo jakieś pytania? Patryk Michalski, TVN24, już tylko poprosić o odrobinę przestawienie mikrofonu, żeby było Państwa słuchać. Znamy diagnozę, jaki jest pomysł na rozwiązanie tych problemów, co Pan proponuje w związku z tym? To jest zmiana systemu, zmiana przede wszystkim ustawy o pomocy społecznej, która w tej chwili jest rozczłonkowana na trzy szczeble poziomu pomagania, oprócz tego jeszcze organizacje pozarządowe, które się włączają w system. Przebiurokratyzowana najnormalniej w świecie, to jest od tego trzeba zacząć. Jeżeli rodzina ma problemy, w jaki sposób trafia do różnych instytucji, na przykład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ponadto do różnych organizacji pozarządowych, które tą pomoc cząstkowo świadczą. Rozczłonkowana w taki sposób, że każdy, kto ma problem w tej rodzinie, próbuje się mu pomagać z różnych stron. Nie mówiąc już o tym, że są kuratorzy sądowi czy inne instytucje wokół problemów tej rodziny. My chcemy sprowadzić tą pomoc do jednej instytucji, do instytucji polegającej na pracy konkretnie z daną rodziną. Na poziomie gminnym, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik socjalny lub asystent rodziny będzie zajmował się pomocą kompleksową, diagnozując rodzinę razem z nią. Czyli nie wymyślając jej, że nie dostanie pani tego zasiłku, bo ten pani nie przysługuje, ale dostanie pani inny. Nie dyskutuje się z tą rodziną, jakie ona ma problemy i czego potrzebuje, tylko się dobiera formy pomocy zgodnie z tym, co tam w danym momencie jakaś ekipa rządząca wprowadziła. I to właśnie są te zasiłki po 10 zł, po 15 zł na różne problemy zdiagnozowane przez różne instytucje, w efekcie nie prowadzące do wyjścia rodziny z problemu. A o to nam chodzi. Nie żeby ta pomoc była ciągle. Ochłap na odczep się, na takiej zasadzie. My mamy spokojne sumienie, rzucamy tutaj parę groszy, które tak naprawdę nie załatwiają problemów. I tyle, nieuporządkowane, zmarnotrawione pieniądze. Efekt
tego jest taki, że więcej tych pieniędzy przeznaczane jest na urzędników, którzy właśnie z każdej strony próbują tej rodzinie pomagać, aniżeli bezpośrednią pomoc tej rodzinie w wyjściu z tej sytuacji. Więc to jest główna zmiana, czyli wprowadzenie pomocy bezpośrednio do rodziny i traktowanie rodziny całościowo, nie dzielenie na różne jej problemy. To jest taka główna odpowiedź. No i druga to związana z osobami niepełnosprawnymi, z tym, żeby renty były zwolnione z podatku i nie obciążone dodatkowymi składkami, ponieważ to są te same pieniądze, które de facto znowu muszą być przez kolejnych urzędników ZUS-u przepuszczone po to, żeby z powrotem do nich wróciły. No ale to się wiąże z całym naszym projektem zmiany podatkowej. Dokładnie. Po prostu zostawcie pieniądze, mówiąc w wielkim skrócie, zostawcie pieniądze w naszych kieszeniach, my potrafimy sobie nimi gospodarować. A co do tworzenia miejsc pracy, bo to jest jakby dla nas bardzo ważny, nadrzędny cel, czyli żeby osoby niepełnosprawne, tak jak Gazia, bo one odzyskują naprawdę możliwość życia w momencie, kiedy mają pracę dobrą, to nie trafiały do pracodawców, którzy chcą, refundując sobie wynagrodzenia, pozwalając na to, żeby takie osoby siedziały, tylko takich pracodawców, którzy tworzą te miejsca pracy specjalnie, a wykorzystują różnego typu dotacje na niwelowanie barier architektonicznych czy innych barier przeszkadzających osobom. Proszę Państwa, jest, no, niestety niektóre zdarzają się takie sytuacje, dochodzi wręcz do patologii, kiedy matka samotnie wychowująca dziecko zmuszona jest oddać to dziecko pod opiekę państwa, że tak powiem, a państwo zleca to osobom, które po prostu robią na tym deal, ponieważ dostają za takiego dzieciaka kilka tysięcy, na utrzymanie takiego dzieciaka kilka tysięcy złotych miesięcznie. Często biorą dzieci najbardziej chore, które, no, powiedzmy sobie szczerze, żyją znacznie krócej. Nie skarżą się. I w ten sposób robi się biznesy. Policzcie sobie Państwo kilkoro dzieci razy kilka tysięcy miesięcznie. Tak się robi deal. Zwróćcie Państwo uwagę, że to, co powiedział Adrian, jedyną pomoc, jaką zaproponowano, trafienie do Domu Pomocy Społecznej. Dom Pomocy Społecznej kosztuje 3,5 tysiąca miesięcznie. Jak to jest możliwe, że 3,5 tysiąca miesięcznie można wydać na taką formę pomocy, a nie można było pomóc w taki sposób, żeby na przykład stworzyć dobre miejsce pracy i żeby Adrian mógł żyć samodzielnie w własnym mieszkaniu? Przecież może, on może przyjechać do Warszawy. Tak? Czy jeszcze ktoś z Państwa? Ja Podakowski, poseł Proktor. Pytanie o miejsce organizacji pozarządowych w systemie pomocy społecznej. Jak Państwo to widzą, czy środki powinny właśnie iść do tych organizacji, które mniej nie mają tych kosztów biurokratycznych, czy do, jednak do instytucji samorządowych państwowych? I drugie pytanie o jak Państwo chcą rozwiązać, bo też Pani poruszyła temat pracy, czy można objąć wszystkie osoby w Polsce bezpłatną służbą zdrowia, opieką zdrowotną, a nie zmuszać ludzi do korzystania z urzędów pracy i utrzymywania tego całego aparatu biurokratycznego, który jest kosztowny, a żadnej pracy ludzie nie znajduje. Ja odpowiem na to pierwsze pytanie dotyczące organizacji. Cieszę się, że Pan je zadał, ponieważ właśnie moim jakby sposobem na wyjście z tego impasu urzędniczego jest korzystanie z współpracy z profesjonalnymi organizacjami pozarządowymi, które w Polsce bardzo dobrze umieją pomagać. I to jest taka zasadnicza część tej reformy, że oddzielenie pomocy, tej pomocy takiej czysto doradczo-specjalistycznej od pomocy administrowania pieniędzmi. Czyli rodziny, jeżeli potrzeba na życie, to państwo w okresie jakimś kryzysowym powinno zabezpieczyć jej podstawowe potrzeby, ale jednocześnie pracując ze specjalistą, i tu może wejść organizacja pozarządowa, czyli na tym poziomie gminnym, może to być instytucja publiczna, ale może być i organizacja pozarządowa, to zależy od tego systemu, jak sobie samorząd ułoży. Tutaj skierowanie właśnie do takiej efektywnej pomocy, na przykład specjalisty typu coacha czy asystenta rodzinnego, który w określonym czasie za pomocą pewnego kontraktu z rodziną, czyli zobowiązania, pomoże wyjść z tej sytuacji kryzysowej. Więc taką rolę tu organizacji pozarządowych widzę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład sama gmina czy ośrodek pomocy społecznej umiał rozwiązać wszystkie problemy rodziny, na przykład problemy alkoholowe czy przemoc w rodzinie, bo te samo bezrobocie często to jest tylko przyczyna, jakby, a skutki są daleko idące pozostawania rodziny w kryzysie, więc na pewno organizacje pozarządowe mają większą wiedzę i specjalistyczną doświadczenie. Tak. Tak, i jeżeli już korzystanie właśnie z organizacji pozarządowych, to na zasadach zakupu usług za konkretne efekty. Tak, o bezrobotnych objęcie wszystkich obywateli zgodnie z Konstytucją Ubezpieczeniem Zdrowotnym i likwidacja urzędów pracy.
które właściwie nikomu pracy nie zdradziły. No na pewno jest to taka sytuacja patologiczna, która wynika ostatnio z nowelizacji ustawy o instytucjach rynku pracy, która nam się pokazała bardzo ładnie, po co ludzie chodzą do urzędów pracy, głównie po tą składkę, która czasem jest motywacją, znaczy czasem jest powodem do tego, że się zatrudnia wiele urzędników tylko po to, żeby osoby przyszły, podpisały się tam i tak miały składkę zdrowotną. Przy czym podzielenie ludzi w tej chwili bezrobotnych na te trzy profile, pierwszy, drugi, trzeci profil, spowodowało to, że 1/3 tych osób bezrobotnych nie widzi celu chodzenia do urzędów pracy, wypada z tych rejestrów i trafia do pomocy społecznej. I teraz ta składka w pomocy społecznej znowu ubiega przez wszystkie instytucje, bo trafia do NSZ-u i tam też państwo jakby płaci tą składkę. Więc tutaj pokazujemy na tym etapie trzy instytucje, które zajmują się składką zdrowotną. Więc tutaj wiąże się to, że rzeczywiście w Polsce podstawową składką zdrowotną powinni być objęci wszyscy, bez względu w jakim instytucji, bo i tak wracają wszyscy do bezpłatnej służby zdrowia. Tak za to płacimy, tak? Bo nie ma takiej opcji, żeby ktoś na ulicy się przewrócił i nie udzielono mu pomocy, nawet jest ubezpieczony czy nie. Tylko zależy w takim wypadku, w jakiej jest kategorii, gdzie jest zaszeregowany, to wtedy ta instytucja się tym zajmuje. Korzystając z okazji, jaki jest plan na ostatni dzień kampanii, czy ewentualne głosy komentatorów, że Adrian Zandberg może odebrać część elektoratu właśnie panu, jak pan się do tego odnosi? Proszę pana, no jeżeli pan Adrian miałby mi odebrać elektorat, ktoś rozpatruje taką alternatywę, to niech go bierze jak najszybciej. Ja nie chcę takiego elektoratu, który jest elektoratem postmarksistowskim, absolutnie. Natomiast, mówię zupełnie poważnie, to nie jest ironia. Natomiast ostatni dzień kampanii planuję zagrać koncert w Londynie. To jest sobota. Dla nas to będzie ostatni dzień kampanii. No ale w Polsce już jutro, przed północą, trzeba będzie zagrać. W Polsce jest piątek. W piątek musimy wylecieć. W piątek planujemy na pewno konferencję prasową. Również korzystamy z tych możliwości, które mamy. My nie mamy, proszę państwa, pieniędzy na organizowanie codziennie konwencji. W przeciwieństwie do partii politycznych, Platformy i PiS-u, czyli ten popis, który wziął w sumie 60 milionów złotych z naszych kieszeni na kampanię, na tą teraz, 60 milionów złotych. Proszę dorzucić do tego 30 milionów na kampanię prezydencką, 90 milionów partie polityczne wzięły z naszych kieszeni na kampanię i w związku z tym mogą codziennie robić sobie konwencje, brylować w mediach i tam cudawianki. Ale oprócz tego, że wzięli pieniądze, to jeszcze kredyty wzięli. Oprócz tego wzięli kredyty i oprócz tego mają, to nie będę się wahał użyć tego określenia, mówię o tej tak zwanej telewizji publicznej, w cudzysłowie, ona nie jest publiczna, to jest telewizja partyjna. To są telewizje partyjne, poświęcają im non-stop czas antenowy. Gdybyśmy, kiedyś zrobię w przyszłości taką, zrobimy taką analizę, ile czasu w rzeczywistości było poświęcone popisowi, i jak wielka jest dysproporcja między na przykład tymi sondażami 20-kilkuprocentowymi dla Platformy, a jeszcze niedawno kilkunastoprocentowymi, teraz około 10-procentowymi, czy połowy mniejszymi dla naszej opcji politycznej, jaka jest potężna dysproporcja w czasie przeznaczanym przez media. To jest komuna, proszę państwa, BIS, nie mam co do tego wątpliwości. Komuna oświecona, tak to zawsze, ale też niedługo. Po 25 października tej partykulacji z całą pewnością się ukróci i mam nadzieję, że mówię, dojdzie do tego na drodze parlamentaryzmu, a nie za rok, półtora na ulicy. Jaki będzie wynik dla pana satysfakcjonujący? Taki, który ani jednej, ani drugiej opcji nie pozwoli sprawować władzy. To będzie wynik satysfakcjonujący. W ten sposób płynnie przeszliśmy do pytań ogólnych i może ktoś jeszcze z państwa chciałby pytania natury ogólnej zadać. Zatem dziękuję państwu bardzo za przybycie. Dziękuję.